I przed nami ostatni wyścig dzisiejszego spotkania kończącego rundę zasadniczą rozgrywek drugiej ligi żużlowej pomiędzy KMŻ-tem Lublina, Orłem Łódź, 54-33 po 14 wyścigach. Oto obsada biegu 15. W kasku czerwonym pojedzie Piotr Dym, w kasku żółtym Karol Baran, w kasku niebieskim Stanisław Burza i w kasku białym Jacek Rępała. Zawodnicy jeszcze dokonują ostatnich przygotowań, rozgrzanie opon. Łodzianie już gotowi, Jacek Rępała również, podjeżdża pod taśmę Karol Baran. I rozpoczął się ostatni wyścig dzisiejszego spotkania i bardzo dobrze dwójka zawodników łódzkiego Orła powstrzymał swój motocykl Stanisław Burza, bo wjechałby w tylne koło motocykla Piotra Dyma, ale teraz Łodzianie pokazują prawdziwą jazdę parą. Bliżej krawężnika Piotr Dym, dalej bliżej zewnętrznej Stanisław Burza, na trzeciej pozycji Karol Baran, Jacek Rępała z tyłu na czwartej pozycji. Piotr Dym na prowadzeniu, na drugim miejscu Stanisław Burza, zawodnicy łódzkiego Orła już ze sporą przewagą nad rywalami. Spokojna jazda łódzkich zawodników, obejrzeli się obaj, zobaczyli gdzie są rywale. Oj, jeszcze Karol Baran nie wyprowadził motocykla z dziury. Zaliczył upadek, ale to już ostatnie okrążenie. Dwaj łodzianie na prowadzeniu. Pierwszy był, zdaje się, Piotr Dym, na drugim miejscu Stanisław Burza. Karol Baran nie ukończył tego biegu. Na trzecim miejscu Jacek Rępała. 5-1 wygrywają zawodnicy łódzkiego Orła.